Siemano, dzisiaj mamy sobotę. W zeszłym tygodniu na początku wróciłem we wtorek z KOS. Potem trzeba było odespać te podróże po nocy, a wczoraj usiadłem do wykresu i chcę Ci pokazać ponownie coś z mojego własnego doświadczenia, więc żadna ściema, coś co się wydarzyło w dniu wczorajszym i troszeczkę ku inspiracji. Wczoraj patrzyłem na parę funt do dolara. Tutaj widzisz ten wykres dzienny, dzisiaj jest sobota, więc on nie chodzi. No i co się wydarzyło, to co widziałem, to już Ci pokazuję. Tak, to co widziałem, już Ci pokazuję. Na początek to, że była tutaj linia trendu wzrostowego. Jak przejdę na wykres godzinowy, to tutaj, tu muszę poprawić troszeczkę tą dokładność z wykresu dziennego. Tak, także tutaj była narysowana linia trendu wzrostowego. I tutaj czekałem na, w ciągu dnia czekałem na to, że ta cena spada, spada, spada i gdzieś koło tej linii zacznie odbijać. Dlaczego nie doczekałem do tego miejsca? No bo są jeszcze inne czynniki, które biorę pod uwagę, natomiast rzeczywiście tutaj czekałem na ten moment. Teraz jeżeli przejdę na nawet na 15 minut, żeby lepiej narysować, na 5, to narysowałem sobie jeszcze wczoraj dwie linie. Jedna linia była tutaj. Aha, muszę to zrobić na wyższym czasookresie. Zmniejszyć ją, tak? Więc jedna linia była tutaj. A gdzie jest moja ostatnia kreska? Tutaj. I powiększ. Tak, a potem sobie jeszcze narysowałem taką pomocniczą linię, która tutaj przebiega. I czekałem, czyli tak naprawdę cena mi spadała, spadała, tutaj zacząłem się już, tutaj się zastanawiałem, czy się coś nie wydarza, ale okej, przebiła się, czekałem, aż dojdzie do tej linii. I w momencie, kiedy ta cena zaczęła przebijać tutaj, skonsolidowała się, a potem zaczęła wracać do góry, uznałem, że już jest czas i pora na wchodzenie z longiem i wtedy otworzyłem transakcję, która się mniej więcej wydarzyła, tak? Czyli kiedy tutaj była linia, tutaj otworzyłem transakcję. Tutaj trochę mnie złapało, też chcę Ci pokazać, bo otwierałem transakcję w momencie, kiedy z palca, kiedy cena przebiła linię, ale był drobny skok w dół i złapało mnie pod linią, więc przez chwilę nawet miałem stracha, że cena zawróci w dół i oczekiwałem, już czekałem, żeby wyjść. A tu jak widzisz, cena rzecz prawie dotknęła mi stop lossa, więc generalnie miałem bardzo ciepło. Tutaj jednak te wejście z tymi liniami trzeba być bardziej ostrożnym. Ja jestem dość agresywnym graczem, więc niestety częściej niż ostrożny gracz mnie wyrzuca na stop lossie, bo nie potrafię wyczekać idealnych, może nie tak, nie potrafię wyczekać tych najbardziej oczekiwanych sygnałów, najbardziej pewnych, ja jednak trochę więcej ryzykuję. No taki mam styl gry niestety. Niestety, bo częściej z tego powodu tracę, niż na przykład gdybym używał tylko takich super, hiper potwierdzonych. Dobra, natomiast to, co chcę pokazać, no to wszedłem tutaj i mój take profit, tak de facto, czego się spodziewałem, to że cena dojdzie aż tutaj, gdzieś pod tą linię. I tak liczyłem nawet na 40, tak de facto tu chciałem ustawiać take profit i nawet 40 pipsów wyciągnąć. Jednak nagle się okazało, że w czasie trade'u dostałem telefon, musiałem na chwilę wyjść, dosłownie do pół godziny miałem wyjść i nie chciałem zostawiać tego trade'u, więc przestawiłem sobie stop loss na to miejsce, na takie troszeczkę pewniejsze miejsce i kręcąc się po domu, ubierając się, patrzyłem na rynek z decyzją, że jeżeli ten trade nie dojdzie do tego poziomu, to go zamknę z palca, no bo byłem zarobiony. Natomiast trade zrobił i zarobiłem na tym około 31 pipsów na tym tradzie. No i wyszedłem z domu, bo już byłem zarobiony, prawda? Tu sobie możesz policzyć. 30 pipsów, ja gram od jednego lota wzwyż,
więc nawet przy jednym locie, jeden lot to jest około 10 euro na pips, a tu jest 31 pips. No to sobie możesz policzyć. A potem minęło 5, 10, 15 minut. No i wróciłem szybciej do domu niż myślałem, w związku z czym zacząłem patrzeć na ten rynek, ponieważ to, co było dla mnie istotne, że ta cena albo dojdzie do tej linii i zawróci, albo ją przebije, a jeżeli przebije, to powinna gdzieś do tego poziomu rzeczywiście z powrotem dojść. Więc w momencie, kiedy pięciominutówka zamykała się tutaj powyżej tej przybitej linii, ona nawet jest troszeczkę wyżej, powyżej tej przybitej linii, otworzyłem ponownie pozycję long. Znowu bardziej agresywnie, choć tutaj troszeczkę wyczekałem, bo jak przejdę na minutówkę, to można by powiedzieć, że można było tę transakcję otworzyć troszeczkę wcześniej, gdzieś na tym poziomie, czyli jakieś 4 pipsy wcześniej. No ale tutaj, szczerze mówiąc, to w ciągu minuty to się zastanawiam, czy nie nastąpiło zawrócenie. Tu zauważyłem, że cena idzie do góry, więc uznałem, że tutaj jest potencjał na to, żeby ta cena jednak powędrowała aż gdzieś do tego poziomu. Szczerze mówiąc, nawet zakładam, że ona będzie wędrowała wyżej, ale wczoraj uznałem, że do tego poziomu. Tutaj natomiast, i ona dotknęła, jak widzisz, ten poziom, natomiast ona w międzyczasie tutaj zaczęła się gdzieś bujać, więc ja uznałem, że jest piątek i nie ma sensu ryzykować, ponieważ w tym miejscu i tak już miałem około 23, 22, 23 pipsów zarobionych, w totalu ponad 50 pips. Przy 10 pipsach, przy 10 euro za jeden, no to jest i tak ponad 500 euro w kieszeni, więc już nie kombinowałem, tylko po prostu z palca to zamknąłem. Gdybym wytrzymał 5 minut, 10 minut dłużej, no to bym miał zarobione jeszcze kolejne 6 pipsów, ale to już w sumie nie ma znaczenia. I tak się wczoraj mój dzień zakończył. To ci pokazuję, bo to jak widzisz, historia z tradeów, ja to wrzucam tu historyczne trady. Także inspiruj, mam nadzieję, że to Cię inspiruje do tego, żeby uczyć się tego, żeby zdobywać tą wiedzę, bo to nie jest trudne. Technicznie to nie jest w ogóle trudne, natomiast naprawdę warto mieć kogoś, kogo się można zapytać, z kim, kto ma praktykę, kto już swoje stracił, kto już swoje widział na rynku, bo taka osoba bardzo fajnie Ci podpowie, na co zwrócić uwagę i co robić, żeby zacząć zarabiać. A tak de facto, patrząc na to, no to jest to około, w godzinach, zaraz zobaczę, w godzinach to jest około 1, 2, no 2,5 godziny, tak? 2,5 godziny, ponad 50 pipsów razy 10 euro, niezły wynik myślę i myślę, że w ciągu tygodnia, więc jeżeli są 2, 3, 4 takie dni w ciągu tygodnia, albo na przykład bardziej spokojnie 10 pipsów dziennie, no to jest się nad czym zastanowić. Także mam nadzieję, że Cię zainspirowałem. Dzięki za Twoją uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.